Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam na konferencji prasowej ministra zdrowia dr. Adama Niedzielskiego. Witam naszego gościa, panią profesor Agnieszkę Mastalerz-Migas, konsultanta krajowego w zakresie medycyny rodzinnej. Ta obecność pani profesor oczywiście nie jest przypadkowa. Dzisiaj mówimy o projekcie domowej opieki medycznej, która powinna być kojarzona przez nas wszystkich z pulsoksymetrami. Panie ministrze, oddaję panu głos. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, zanim przejdziemy do głównego tematu konferencji, ja chciałem pewną informację przedstawić, która dotyczy wypłaty dodatków do wynagrodzeń dla personelu medycznego, ponieważ w weekend została ogłoszona ostateczna wersja ustawy, która takich dodatków dotyczy. Chciałbym po prostu wyjść i zdementować kilka fake newsów, tak można powiedzieć, które pojawiły się na ten temat. Pierwsze i najważniejsze stwierdzenie jest takie, że wszystkie osoby, które walczą z COVID-em w jednostkach wyznaczonych przez wojewodów albo są skierowani bezpośrednio do walki właśnie przez wojewodów, otrzymają 100% dodatek do wynagrodzenia. Mamy tutaj dwie podstawy, które służą wypłacaniu tych dodatków i pierwsza z nich została uruchomiona 1 listopada tego roku. Ja wydałem polecenie prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia, żeby cały personel medyczny, który walczy z COVID-em w szpitalach 2. i 3. stopnia, otrzymał właśnie taki dodatek. Oprócz tej grupy, takiego personelu medycznego definiowanego jako lekarze, pielęgniarki, w związku z głosami ze środowiska, które wskazywały również ratowników medycznych, diagnostów laboratoryjnych, którzy pracują w walce bezpośredniej z COVID-em, również ten dodatek właśnie został poszerzony o te grupy. Jeżeli chodzi o regulacje prawne, to ustawa, która obowiązuje od dzisiaj, bo wczoraj była ogłoszona, personel medyczny, który jest delegowany przez wojewodę do walki z COVID, również otrzymuje taki 100% dodatek. Przypomnę Państwu, że poprzednio takie dodatki były wypłacane troszkę mniejszej grupie personelu medycznego i wynosiły jedynie 50% i w zasadzie od 29 kwietnia, bo formalnie to od maja te dodatki były płacone, my już wypłaciliśmy na te 50% dodatki dla nieco węższej grupy personelu blisko czy ponad 120 milionów złotych. Także tutaj chciałem Państwa wszystkich zapewnić, personel medyczny walczący z COVID, że te dodatki zostaną wypłacone. Jeżeli chodzi o to, w jaki sposób ta pierwsza struktura wydatków będzie realizowana, no to tutaj mamy taki system rozliczeniowy NFZ-u, że do 10 grudnia dyrektorzy szpitali złożą wnioski z listami konkretnych pracowników, którzy w tą walkę są zaangażowani i potem w ciągu 7 dni Narodowy Fundusz Zdrowia ma czas, żeby przekazać środki na wypłatę tych dodatków. Czyli można się spodziewać, że najpóźniej do 15-17 grudnia personel otrzyma dodatki naliczone za listopad. To tyle kwestią wyjaśnienia, bo chciałbym, żeby tutaj sytuacja była klarowna. Przechodząc do tematu głównego naszej dzisiejszej konferencji, chcielibyśmy rozpocząć od emisji filmu animowanego, który będzie też naszą reklamówką czy naszym spotem puszczanym w internecie, zachęcającym i popularyzującym wiedzę o programie DOM. Masz dodatni wynik testu na koronawirusa? Możesz liczyć na całodobową opiekę medyczną w domu. Jak? Wypełnij formularz na stronie Ministerstwa Zdrowia lub poproś Twojego lekarza POZ o zgłoszenie do programu. Otrzymasz pulsoksymetr i obejmiemy Cię zdalnym monitoringiem. Jeżeli Twój stan zdrowia nagle się pogorszy, skontaktuje się z Tobą lekarz. Domowa opieka medyczna dla Ciebie. Sprawdź, jak to działa na www.gov.pl/dom. Szanowni Państwo, dzisiaj chcieliśmy przedstawić może już nie tyle założenia programu domowej opieki medycznej nad osobami, które mają dodatni wynik COVID-u, a raczej pewne modyfikacje, które dokonaliśmy po takich pierwszych 2 tygodniach oceny, jak ten program na zasadzie pilotażowej funkcjonował w Polsce. Ten program tak naprawdę, i to jest najważniejsze dzisiaj stwierdzenie, jest bardzo realnym narzędziem walki niestety z dużą liczbą zgonów, którą odnotowaliśmy w ostatnich 2 tygodniach. Bardzo często rozmawiając z lekarzami, również z Radą Medyczną przy panu premierze, której pani profesor jest członkiem, mieliśmy takie wskazania, że pacjenci zbyt późno trafiają do szpitala. Odkładamy na ostatni moment to, kiedy potrzebujemy interwencji medycznej, takiej bardziej specjalistycznej, szpitalnej. Karetki, można powiedzieć, są wzywane zbyt późno. Żeby dobrze uchwycić ten moment, a ten moment ma kluczowe znaczenie, ponieważ chociażby tlenoterapia, chociażby remdesivir, chociażby osocze podawane, one muszą być podawane w tym okienku, kiedy jeszcze namnożenie wirusa w ciele, w organizmie pacjenta nie jest takie dynamiczne. Trzeba trafić w początek tego procesu. Żeby dobrze trafić w początek tego procesu, chcemy, żeby wszyscy pacjenci w Polsce, którzy mają dodatni wynik, byli objęci właśnie taką domową opieką medyczną, żeby mieli szansę, mieli możliwość trafić do szpitala w odpowiednim momencie, kiedy ta terapia, kiedy zastosowane środki leczenia będą najskuteczniejsze. I tutaj idea tego programu jest oparta na pewnej próbie, która była wykonana w Łodzi. Potem staraliśmy się w Małopolsce i w kilku miejscach w kraju zastosować to właśnie na zasadach pilotażowych, ale nasz wniosek z tego pilotażu przede wszystkim jest taki, że chcemy, żeby wszyscy Polacy mieli zapewnioną tą dostępność. Początkowo myśleliśmy tutaj właśnie szczególnie z ekspertami, że w pierwszej kolejności musimy dotrzeć do tych szczególnych grup ryzyka, gdzie przechorowanie COVID-u ma duże konsekwencje i to zagrożenie ryzykiem zgonu jest największe, ale zdecydowaliśmy się razem z panem premierem Mateuszem Morawieckim, że taka dostępność pulsoksymetru od państwa dla obywatela będzie zapewniona dla każdego, kto ma dodatni wynik testu covidowego. To jest jakby jedna przesłanka programu, a druga przesłanka programu jest taka, że, szanowni państwo, na świecie coraz częściej metody leczenia, które stosujemy, są takimi metodami, które właśnie nie mają charakteru hospitalizacyjnego, nie mają takiego charakteru ciągłego konieczności wizyty u lekarza, a raczej wykorzystują nowe technologie. I tutaj chcieliśmy też postawić na wykorzystanie tych nowych technologii. Chcieliśmy, żeby ta opieka właśnie z wykorzystaniem pulsoksymetru jak najmniej przeszkadzała w codziennym życiu, w codziennym funkcjonowaniu naszym pacjentom. Dlatego wykorzystujemy tutaj najnowsze technologie, bo pulsoksymetry, które będziemy przekazywali naszym obywatelom, łączą się za pomocą Bluetoothu z telefonem komórkowym, który automatycznie wręcz zapisuje wyniki z pomiaru i te wyniki są przesyłane do centrum monitoringu. Jeżeli chodzi o to, jak będzie to działało, to właśnie dokładnie, nie wiem, czy ten slajd jest już wyświetlony, tak, będzie wyglądało to tak, że zakłada się na palec specjalne urządzenie, które nie wiem, czy mamy przy sobie i też możemy zaprezentować. Pani profesor obiecała, że mi zmierzy nasycenie tlenem krwi, więc jestem zaniepokojony, jaki wynik wyjdzie, ale to może poczekajmy chwilę. To urządzenie, tak jak powiedziałem, automatycznie łączy się z telefonem, na który jest wgrana specjalna aplikacja. Ona się nazywa PulsoCare, jest do pobrania zarówno w sklepie googlowskim, jak i w sklepie Apple'a. I można ją zainstalować, ale żeby ją uruchomić w ramach programu, będzie trzeba otrzymać specjalny kod, który otrzymujemy po rejestracji. I co najważniejsze, to nie jest tylko kwestia pomiaru, to nie jest tylko kwestia wygody, o której mówiłem, ale wszystkie te wyniki są przesyłane do centrum, gdzie konsultanci i lekarze na stałe monitorują, jak wygląda saturacja danego pacjenta i oczywiście w przypadku kryzysu czy w przypadku jakichś wątpliwości następuje kontakt telefoniczny i ewentualność wezwania w odpowiednim momencie zespołu ratownictwa medycznego. Chcę tu Państwu powiedzieć, że takie przypadki już w ramach tego pilotażu czy tej pierwszej części, którą realizowaliśmy, również wystąpiły. Jak wygląda to technicznie krok po kroku? Tak jak powiedziałem, program jest przeznaczony dla wszystkich Polaków, którzy mają dodatni wynik testu covidowego. Natomiast w przypadku osób, które mają więcej niż 55 lat, następuje tak zwana automatyczna kwalifikacja. Automatyczna kwalifikacja, która polega na tym, że osoby te, które podczas badania mają obowiązek czy podają numer telefonu komórkowego, otrzymają SMS-a, a następnie zostaje wysłana paczka z pulsoksymetrem. Paczkę tą dostarczy Poczta Polska i mamy tutaj tak zawartą umowę z Pocztą Polską, że od momentu tej automatycznej rejestracji w programie w ciągu 24 godzin powinien ten pulsoksymetr dotrzeć do pacjenta. Jeżeli mamy do czynienia z osobą, która ma poniżej 55 lat, to tutaj mamy dwie formy, dwie drogi zarejestrowania się. Pierwsza to jest formularz na stronie MZ. My za chwilę pokażemy ten formularz. To jest bardzo prosty formularz, który zawiera dosłownie kilka, 5-6 podstawowych informacji. I to wystarczy do zarejestrowania się w programie. Ale oprócz takiej ścieżki zautomatyzowanej, wykorzystującej te nowoczesne technologie, chcemy również, żeby ta tradycyjna ścieżka poprzez lekarza POZ-u, poprzez kontakt ze swoim lekarzem rodzinnym również miała miejsce, również pozwalała na kontakt, na zarejestrowanie i wtedy ten proces rejestracji, który podkreślam jest bardzo prosty, będzie robiony w przychodni, tam gdzie przyjmuje Państwa lekarz rodzinny. Poczta przesyła pulsoksymetr do pacjenta, a pacjent na swoim smartfonie, tak jak powiedziałem, instaluje aplikację PulsoCare. Następnie oczywiście dokonując pomiarów, przesyłając informacje, lekarze i konsultanci w centrum kontaktu tej domowej opieki medycznej monitorują wyniki i w razie konieczności wzywają pogotowie ratunkowe. Co ważne, po zakończeniu bycia objętym w programie ten pulsoksymetr należy zwrócić. Poczta Polska odbiera od pacjenta pulsoksymetr. Jeżeli popatrzymy sobie teraz na te zasady, które dotyczą pacjentów z grupy powyżej 55 lat i poniżej 55 lat, to najważniejsza informacja jest taka, że na stronie www.gov.pl /dom lub na stronie www.gov.pl /koronawirus znajdziecie Państwo formularz. Formularz, który wymaga wpisania kilku bardzo podstawowych informacji i on jest podstawą do bycia zarejestrowanym w programie. Nie dotyczy to oczywiście pacjentów powyżej 55 roku życia, bo tutaj mamy SMS-y, mamy tak zwany voicemail, czyli usługę dzwonienia do osób, które podały telefon i informowania, jeżeli nie można przesłać SMS-a, albo w ogóle informowania, że zostali objęci tym programem. Tak jak powiedziałem, ścieżka lekarza POZ-u pozostaje również cały czas otwarta. Szanowni Państwo, system PulsoCare zapewnia i gwarantuje też poszanowanie przetwarzania danych. Nie musimy się tutaj bać, że te dane wyciekną. To wszystko jest zarządzane w sposób profesjonalny. Mamy wynajętą firmę, która prowadzi centrum monitoringu i ma upoważnienie ministra do przetwarzania tych danych. Możecie czuć się bezpiecznie, nie ma tutaj możliwości, aby te dane wyciekły. Jeżeli chodzi o tą aplikację, to ona również ma pewną wersję dla lekarza. Dla lekarza przede wszystkim POZ-u, który prowadzi pacjenta i może tam po skierowaniu pacjenta po prostu mieć bieżącą informację, co się dzieje ze zdrowiem, przede wszystkim z saturacją u pacjenta. Ta wersja dla lekarza jest też oczywiście bardzo prosta. Tutaj lekarz w kilku krokach dodaje pacjenta. Można powiedzieć, że wszystkie te rozwiązania, które są w aplikacji, są naprawdę bardzo intuicyjne i zarówno od strony pacjenta, jak i od strony lekarza nie wymagają nadmiernego umiejętności. Szanowni Państwo, bardzo ważne jest to, że od dzisiaj również informację szczegółową na ten temat można otrzymać na infolinii TIP prowadzonej przez MZ. Ja zdaję sobie sprawę, że nie wszystkie informacje na dzisiejszym briefingu mogą być przedstawione, ale na wszystkie Państwa pytania, jeżeli tylko będziecie mieli dodatni wynik, jeżeli tylko będziecie mieli wątpliwości, jak działa ten system, możecie zadzwonić pod infolinię TIP, czyli telefoniczną informację pacjenta, którą prowadzi NFZ. To jest numer, z którym już dużo Polaków się zapoznało, bo na początku pandemii ten system bardzo pomagał nam w dystrybucji takich informacji i rozwiązywaniu wielu dylematów, które mieli pacjenci. Ten numer telefonu to jest 800 190 590. Zapamiętajmy ten numer telefonu po to właśnie, że jeżeli będziemy mieli dodatni wynik, to zadzwońmy od razu tam otrzymamy informacje, wszystkie te szczegóły. Jeżeli jesteśmy powyżej 55 roku życia, to możemy oczywiście upewnić się, czy dostaniemy to, ale jeżeli poniżej 55, to konsultanci infolinii przeprowadzą nas kroczek po kroczku przez wypełnienie formularza i wszystkie te informacje będą tam dostępne. Jeżeli chodzi o sprawy techniczne, jeżeli już jesteście Państwo zakwalifikowani do programu, macie obowiązek zainstalować aplikację. Być może będzie problem z tym, kiedy wpisać kod, który otrzymacie SMS-em, albo po prostu jak obsługiwać urządzenie pulsoksymetr, to wtedy bardzo proszę o kontakt z numerem, gdzie mamy infolinię techniczną. To jest 790 544 988. I wreszcie na koniec, tutaj ten numer też trzeba znać. To jest 22 735 39 40. To już jest infolinia, którą wykorzystujemy, jak program działa, jak jesteśmy nim objęci, jak trzeba zgłosić saturację, bo nie zawsze pewnie jest możliwość automatycznego przekazania danych, ale też z tego numeru będą kontaktowali się z Państwem lekarze bądź konsultanci, którzy monitorują na bieżąco parametry wysyłane przez pulsoksymetr. To, co chciałem Państwu powiedzieć tutaj na koniec tej prezentacji, to jest to, że w piątek mieliśmy zarejestrowanych w programie 1000 pacjentów. Dzisiaj wysłaliśmy pulsoksymetry i objęliśmy programem ponad 7000 osób spełniających to kryterium automatyzmu, czyli 55 lat. Dzisiaj idzie i wysyłka SMS-ów, ale też wysyłka pulsoksymetrów do tej grupy, więc można powiedzieć, że na koniec dnia dzisiejszego, biorąc pod uwagę jeszcze, że te przyrosty przez weekend były i dzisiaj będą, mam nadzieję, że dzisiaj ten program osiągnie taki skokowy przyrost do poziomu 10 000 pacjentów. I stawiamy sobie cel. Stawiamy sobie cel, że ten pulsoksymetr ma być dostępny dla każdego. Zachęcamy do jego stosowania, ponieważ od tego może zależeć uchwycenie momentu, w którym potrzebujecie Państwo większej pomocy, gdzie ta bezobjawowość bądź skąpoobjawowość się kończy i konieczna jest interwencja lekarska. I to jest właśnie nasze narzędzie, jak zmniejszyć liczbę zgonów. Oczywiście ten program będzie się rozwijał, będziemy mieli automatyczną infolinię, ona będzie udzielała coraz większego zakresu informacji i również dla wygody pracy lekarzy POZ-u zintegrowane będzie to rozwiązanie z aplikacją gabinet.gov.pl, gdzie można prowadzić pacjenta. Szanowni Państwo, proszę potraktować to jako apel. Naprawdę w opinii specjalistów za dużą część zgonów odpowiedzialne jest zbyt późne trafianie do szpitala, zwlekanie z tym, żeby się właśnie pojawić w szpitalu. Bardzo często sami kupujemy pulsoksymetry, sami kupujemy butle tlenowe, nawet słyszałem, i tak naprawdę działa to potem tylko w ten sposób, że odwlekamy moment, w którym trafiamy do szpitala, a niestety potem może się okazywać, że jest za późno. Dlatego bardzo proszę, również tych, którzy objęli, którzy kupili sami sobie pulsoksymetry, jest również możliwość włączenia się do programu i skonfigurowania tak pulsoksymetru, żeby przesyłać te dane. Chcielibyśmy zapewnić bezpieczeństwo naszym obywatelom i po prostu chcielibyśmy, żeby ten program PulsoCare miał jak najszerszy zasięg. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Szanowni państwo, teraz głos zabierze pani profesor Agnieszka Mastalerz-Migas, która uczestniczyła w tworzeniu tego programu. Pani profesor, proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, program domowej opieki medycznej oparty o system PulsoCare jest przede wszystkim programem zwiększającym bezpieczeństwo pacjenta zakażonego koronawirusem, który jest w opiece domowej. Tutaj mamy kwestię całodobowego monitoringu tych pacjentów i to jest bardzo ważne, że obecność pacjenta w tym programie powoduje, że ta opieka jest ciągła. My pracujemy nad tym programem już od kilku tygodni i tutaj, tak jak pan minister wspomniał, rzeczywiście początkowo był realizowany pilotaż i w tym pilotażu zwracaliśmy uwagę na te najważniejsze grupy ryzyka, czyli na tych pacjentów, którzy najciężej mogą przechodzić zakażenie koronawirusem i chorobę COVID-19, a więc kryterium wiekowe to 55+, ale także choroby przewlekłe. Tutaj chorzy onkologiczni, chorzy otyli. Pamiętajmy, że otyłość jest bardzo ważnym czynnikiem ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby. Chorzy z cukrzycą, chorzy na różne choroby przewlekłe, które w istotny sposób upośledzają odporność i narażają pacjenta na ciężki przebieg. Ale po tych kilku tygodniach wiemy, że żeby ten program rzeczywiście dał efekt w postaci większego bezpieczeństwa pacjentów i zmniejszenia liczby zgonów, ten program musi być powszechny. I ponieważ w tej chwili system pozwala na to, żeby otworzyć ten program szeroko, nie tylko dla grup ryzyka, ale właściwie dla każdego pacjenta zakażonego koronawirusem, to robimy. I bardzo zachęcam, żeby się do tego programu włączać, żeby zgłaszać się do lekarzy rodzinnych, dlatego że wielu lekarzy ma założone konta w systemie i może również zgłaszać pacjentów. Jeśli Państwo mają jakieś wątpliwości, można się ze swoim lekarzem rodzinnym skonsultować w tej kwestii. I tutaj pamiętajmy o jednej bardzo ważnej rzeczy, że zakażenie koronawirusem, choroba COVID-19 jest chorobą bardzo podstępną. Często pacjenci zgłaszają dosyć dobre samopoczucie, co nie ma niestety odzwierciedlenia w ich rzeczywistym stanie zdrowia. Okazuje się, że mają dosyć niską saturację, a kiedy trafiają do szpitala i wykonywane jest badanie obrazowe, mają już masywne zmiany w płucach. Więc tutaj chodzi o to, żeby pacjent od momentu diagnozy jak najszybciej znalazł się w tym programie, żeby ten monitoring mógł być wdrożony, dlatego że jest już stworzony cały system od momentu włączenia pacjenta do programu do jego trafienia do szpitala. I tutaj proszę się nie obawiać, że to będzie tylko stwierdzenie, że jest źle i pacjent zostanie w domu. Nie, pacjent zostanie przetransportowany do szpitala. Także ja również tutaj apeluję i zachęcam, żeby się do tego programu włączać, dlatego że to jest dla Państwa bezpieczeństwa. Myślę, że też ważny aspekt jest taki, powiedziałabym, psychologiczny, dlatego że wielu chorych zakażonych koronawirusem bardzo martwi się o swoje zdrowie i tutaj nawet fakt, że te pomiary będą prawidłowe, po prostu uspokaja i powoduje, że pacjenci czują się bezpieczniej. To też jest bardzo, myślę, ważne w tym programie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani profesor. Zanim oddam państwu głos, pani profesor, przejdźmy od słów do czynów. Proszę o zmierzenie natlenienia. Żeby państwo wiedzieli, że to nie boli, że to jest czynność, która trwa kilka sekund i nie ma z tym żadnego problemu. Tak jest. Myślę, że pulsoksymetr państwo znają doskonale. To jest urządzenie, które się bardzo łatwo włącza. Otwieramy i zmierzymy saturację pana ministra. To może tętno nie podajmy, bo to stres jest. Mierzy. 99. Tętna nie podam. Saturacja 99, także ja mogę tylko powiedzieć, proszę państwa, że warto być sportowcem, bo jak wiecie państwo, pan minister biega, więc żeby mieć dobrą saturację, trzeba też dbać o zdrowie. Także pan minister na pewno jest wydolny oddechowo, nie musimy wdrażać czynności medycznych. Tak. Dziękuję bardzo. Jeszcze nie upadła, prawda? Dziękuję bardzo pani profesor. Szanowni państwo, oddaję państwu głos. Proszę jedną, teraz mam prośbę, bo wiem, że i tak państwo będziecie zadawali pytania na różne tematy. Jedna prośba, na razie poprzestańmy na jednym pytaniu, jeżeli będzie czas, kolejne pytania. Małgorzata Telmińska, TVN24, to jest jedno pytanie. Co z osobami starszymi, bo mówi pan, automatycznie do tego systemu trafią osoby po 55 roku życia, a wśród nich jest mnóstwo osób, które nie korzystają ze smartfonów, zainstalowanie jakiejkolwiek aplikacji, to jest dla nich to jest kosmos, to jest totalna abstrakcja. Tu po przecinku od razu spytam, ile osób mogło przechorować koronawirusa w Polsce i czy dzisiejszy niski wynik to też nie jest pewien sygnał, że nie tylko późno zgłaszamy się do lekarza czy do szpitala, ale po prostu w ogóle na wszelki wypadek, nie wiem, ludzie nie zgłaszają się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, nie chcą robić sobie testów i tu płynnie przejdę na jednym oddechu, kiedy o program szczepień pytając, bo według słów premiera to już za 1,5 miesiąca, jaki jest plan dokładny tych szczepień, gdzie powstaną punkty. Kropka. To był średnik, nie przecinek, panie ministrze. O szczepieniach będziemy z panem premierem organizowali oddzielny briefing w tym tygodniu, być może jutro, być może w środę, więc wtedy będą przekazane państwu szczegóły. Jeżeli chodzi tutaj o kwestię obsługi tego programu, no po pierwsze, tak jak starałem się przekazać, my robiliśmy to w taki sposób, żeby było to przyjazne dla użytkownika i mieliśmy kilku starszych użytkowników w ramach tego pilotażowego przedsięwzięcia i raczej nie było problemów jakby z techniczną warstwą. Na pewno będzie tak, że konsultanci na infolinii NFZ-u i infolinii technicznej będą pomagali po prostu kroczek po kroczku wykonywać te kroki, bo warto je wykonać, ponieważ wtedy ma się komfort pewnego automatyzmu. To znaczy, że nie trzeba sobie specjalnie dzwonić pod jakiś numer, nie trzeba tego robić w określonych godzinach, bo to dzieje się samo. Ale smartfon, nawet samo urządzenie. Jeśli pozwoli mi pani redaktor dokończyć, definiujemy też ścieżkę taką dla osób, które rzeczywiście nie mają możliwości przesyłania danych i to nie wynika tylko i wyłącznie czasem z pewnego braku umiejętności obsługi, ale nie wszyscy też mają telefony, gdzie jest przesyłanie danych komórkowych. Tak to w rzeczywistości wygląda, bo tej sprawie się przyglądaliśmy, dlatego będziemy mieli taką możliwość poprzez telefon przekazywania tych danych. Na pewno będzie inicjowany kontakt przez konsultantów, którzy jeżeli będą widzieli, że nie ma długiego czasu w transferze danych, będą dzwonili pod te numery, żeby ściągnąć informacje. Czyli będziemy wykorzystywali tutaj taki tradycyjny kanał telefonicznego kontaktu. Jeszcze zapytam o to, ile Polaków mogło przejść w ogóle koronawirusa, to było w tym jednym pytaniu i skąd ta niska dzisiaj liczba podawanych nowych przypadków zakażeń, bo może ludzie wychodzą i nie robią testów. Niska liczba to przede wszystkim jest kwestia weekendu, a wręcz niedzieli, kiedy to i badań jest mniej robionych i oczywiście również te punkty są otwarte, mówię o punktach drive-thru, nie w tak szeroko, nie w takiej długiej dostępności. Ja bym żadnych wniosków nie wyciągał z dzisiejszych wyników. Proszę bardzo, Polskie Radio. Do tego pytania, panie ministrze, bo przecież działa już nocna i świąteczna pomoc, która może zlecać od tygodnia skierowania na testy. To nie jest jeszcze moje właściwe pytanie. I tak mało jest testów, 25 000. Przecież teraz można w święta i w nocy. Pani redaktor, nawet poprosimy o pytanie. Znaczy zlecić tak, wykonać niekoniecznie, a my mówimy tutaj o wykonanych testach. To jest po pierwsze. Po drugie, ja cały czas staram się tłumaczyć, że u nas liczba badań jest tak naprawdę pierwszym wskaźnikiem, który informuje o tym, na jakim jesteśmy etapie w pandemii. Zanim jeszcze mieliśmy duże liczby zachorowań, mówię o tym okresie 3 tygodnie temu, to pierwszym wskaźnikiem, który nas poinformował o tym, że rzeczywiście dzieje się coś złego, że pandemia przyspiesza, to był ten dynamiczny wzrost zleceń w POZ-cie na badania, zleceń, które się podwajały z tygodnia na tydzień. I to oczywiście za chwilę oznaczało, że tych badań mieliśmy wykonywanych coraz więcej, bo doszliśmy do granicy mniej więcej 80 000. Po czym jak było apogeum właśnie wykonywania liczby badań, my już na zleceniach składanych przez POZ widzieliśmy, że zaczyna ta liczba maleć, że ona już dalej nie rośnie, że się stabilizuje, ale wręcz zaczyna maleć. I to za chwilę oznaczało, że jeżeli mamy mniej zleceń, a zlecenia z POZ-u stanowiły dominującą, szczególnie właśnie od końca października, pozycję w ogóle badań wykonywanych w kraju, to my już wtedy orientowaliśmy się, że zmniejszy się liczba badań, bo po prostu przychodzi do lekarzy POZ-u mniej pacjentów zaniepokojonych swoim zdrowiem, mniej pacjentów z objawami i to jest odzwierciedlenie tego, że jest punkt przesilenia w pandemii, gdzie za chwilę będzie mniej wyników. I dokładnie jest ta sekwencja. Mniej zleceń z POZ-u, mniej badań i mniej wyników. To jest taki ciąg logiczny. To teraz właściwe pytanie, Barbara Góra, Polskie Radio. Chciałam dopytać, czy to od dzisiaj, czy w całej Polsce i czy wszyscy lekarze rodzinni będą brali udział w tym programie? W tej chwili mamy zarejestrowanych ponad 7 000 lekarzy rodzinnych, bo oni muszą się zarejestrować w programie. My namawiamy wszystkich lekarzy do tego, żeby się zarejestrować. Oczywiście też wprowadziliśmy odpowiednie zmiany w cenniku Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie porada związana z zarejestrowaniem pacjenta ma swoją oddzielną wycenę. Natomiast jeżeli pacjent nie będzie mógł zrobić tego u swojego lekarza POZ-u, co jak myślę w ciągu kilku dosłownie dni czy tygodnia się zmieni, bo ta dostępność będzie, nigdy nie jest 100%, ale będzie 90-kilku%, to oczywiście cały czas jest taka droga samodzielnego zarejestrowania się. Jeżeli masz wynik, możesz sam wypełnić formularz i wtedy otrzymasz pulsoksymetr i oczywiście usługę monitorowania, co się dzieje z wynikami badań. Proszę bardzo, pani redaktor, proszę bardzo, RMF FM. Dzień dobry, Radio RMF, Mariusz Piekarski. Panie ministrze, a co z programem badań przesiewowych? Kiedy ruszy i jakie grupy będą poddane badaniom przesiewowym? I od razu mam drugie pytanie. Czy obrazki z wczoraj, powrót choćby za Kopianką ze służbowych wyjazdów na narty, skłoni rząd do zmiany decyzji o feriach, jednak rozłożenia, wydłużenia tych ferii, bo jak widać apele, żeby zostać w domu w ten pierwszy weekend, kiedy można było choćby pojeździć na nartach, nie poskutkował, więc może trzeba inną metodę rozrzedzenia ferii. Dziękuję. Panie redaktorze, tak jak obiecałem, w poprzednim tygodniu podjęliśmy decyzję co z testami antygenowymi i badaniami przesiewowymi. Ja powiem tutaj bardzo ogólnie, bo temu będziemy chcieli poświęcić albo oddzielny komunikat, albo być może oddzielną komunikację, mówię o briefingu. Generalnie w najbliższym czasie każdy obywatel będzie miał prawo wykonać test antygenowy w POZ-cie. Przygotowujemy się logistycznie do tego, a jeśli chodzi o badania przesiewowe w tych 3 województwach, o których mówiłem, czyli Podkarpacie, Małopolska i Śląskie, tutaj będziemy chcieli w pierwszej połowie stycznia przebadać nauczycieli poziomu podstawowego i niżej. Dolczak Arnold, Polsat News. Dzień dobry. Tak jeszcze słowem doprecyzowanie, jeżeli chodzi o szczepienia. Wszystkie informacje rozumiem tylko z premierem. Czy ewentualnie można było zdradzić, czy na przykład SMS-em, czy po PESEL-u będą jakoś te systemy też dobierane? Coś dzisiaj możemy zdradzić? Proszę o chwilę cierpliwości do jutra bądź środy. Dobrze. Maseczki, rozporządzenie ostatnie. Prosilibyśmy o doprecyzowanie, jaki był cel tego przepisu, no i jak pracodawcy i pracownicy mają interpretować w takich miejscach wspólnych jak kantyna, chociażby jak zjeść posiłek, będąc w pracy. I takie uzupełnienie pytania, jak ministerstwo zamierza zrobić czyli w sprawie separacji rodziców od ich przedwcześnie urodzonych dzieci, tą sytuację rozwiązać, ponieważ petycja w tej sprawie wpłynęła w poprzednim miesiącu, poparło ją Ministerstwo Rodziny oraz ponad 100 tysięcy osób. I co właśnie z rodzicami wcześniakami? Czy tutaj jest możliwość jakichś zmian, żeby mieli większy dostęp do tych dzieci? Dziękuję. Ja przepraszam pana redaktora Piekarskiego, bo ja nie odniosłem się do drugiego pytania, które jest bardzo ważne. Przepraszam. Jeżeli chodzi o kwestię tych obrazków, które wczoraj zdominowały sieci społecznościowe, to oczywiście jako minister zdrowia mogę wyrazić tylko i wyłącznie zaniepokojenie tą sytuacją. I tak jak mamy dzisiaj 5000 wyników, jeżeli chodzi taki niski wynik, on oczywiście jest zaburzony kwestią weekendu, ale radzę śledzić, co się będzie działo w piątek czy w okolicach kilku dni po tym, jak właśnie te masowe wyjazdy miały miejsce. Szanowni Państwo, ja stoję na stanowisku, że jeżeli pewna odpowiedzialność społeczna nie będzie realizowana, to ja będę pierwszym w Radzie Ministrów, który będzie rekomendował premierowi zamknięcie stoków. Mamy do czynienia ze zdjęciami czy obrazkami, które mówią, że w żaden sposób nie były zachowane wymogi sanitarne. Ja już dzisiaj rano rozmawiałem zarówno z inspektorem sanitarnym, będziemy prowadzili również rozmowy z policją o tym, żeby w najbliższy weekend takie kontrole, które dotyczą właśnie przestrzegania reżimu sanitarnego, reżimu, który przypomnę został uzgodniony z właścicielami stacji narciarskich. To nie jest coś, co nie było konsultowane, gdzie są na przykład rygory dotyczące tego, że w kolejce ma być też zachowana odległość, bo nie mówimy tutaj o szusowaniu na stoku, tylko o tych miejscach krytycznych przy wjeździe na kolejkę. Jeżeli te kontrole, które będą prowadzone od najbliższego weekendu, potwierdzą, że mamy sytuację nieprzestrzegania, potwierdzą, że mamy naruszenie tego reżimu, który, jak będę podkreślał, został ustalony wspólnie, a na dodatek, jak będę widział, że na poziomie dziennych wyników pod koniec tygodnia będziemy mieli przyrost zachorowań, którego nie będzie można przypisać innym elementom, będę rekomendował zamknięcie stoków. Wracając do pytania pana redaktora z Polsatu, jeżeli chodzi o maseczki, to tak naprawdę odpowiedź na to pytanie jest w duchu tego, co powiedziałem przed chwilą panu redaktorowi Piekarskiemu. To są środki, które mają nas skutecznie zabezpieczać przed rozwojem pandemii. To, co zrobiliśmy ostatnio na poziomie legislacyjnym, to dokonaliśmy kilku doprecyzowań i zresztą też od dzisiaj obowiązuje zmiana w kodeksie wykroczeń, która ujednoznacznia podstawę wystawiania mandatu za nienoszenie maseczek. I tutaj nie ulegajmy jakiejś iluzji bezpieczeństwa, jak nasze wyniki, bo dzisiejszy wynik na chwilę odrzucę, są dziennie między 10 a 15 tysiącami. Mamy zdefiniowany bardzo dokładny plan, wiemy, co będziemy robili do świąt, potem będziemy podejmowali decyzje w zależności od tej liczby zachorowań, czy robimy czerwoną strefę w całym kraju, czy czerwoną strefę z żółtą, dla tych powiatów żółtą, które spełniają kryteria, czy od razu uruchomimy wszystkie 3 strefy łącznie z zieloną, ale to oczywiście wszystko zależy od tego, jak będzie wyglądała sytuacja w kraju. To, co rząd i minister zdrowia proponuje jako potocznie nazywane obostrzenia, to są zasady, to są regulacje, które zresztą podobnie jak program, który dzisiaj Państwu przedstawiamy, ma chronić życie Polaków. Jeszcze pytanie o matki z dziećmi w szpitalu. Tutaj jeżeli chodzi o pobyty matek z dziećmi, to przede wszystkim mamy sytuację taką, że to dyrektor szpitala decyduje na miejscu o tym, jaki reżim sanitarny ma być zachowany, bo to dyrektor zna warunki lokalne, czy jest możliwość takiego organizowania pobytu osób, która redukuje ryzyko, czy w ogóle jakby skala zachorowań również to uzasadnia. Więc tutaj oczywiście wskazanie ministra zdrowia jest takie, że prawem matki, prawem dziecka jest kontakt od pierwszego momentu pojawienia się na świecie, ale mogą istnieć obiektywne czynniki, które mogą powodować ograniczenia w tym zakresie. Jeżeli są wątpliwości, to my takie przypadki będziemy rozważali jeden po drugim. Proszę bardzo, kolejne pytanie. Dzień dobry, Konrad Traczyk, TOK FM. Ja chciałbym zapytać jeszcze o te szczepienia na koronawirusa. Czy one na pewno będą refundowane dla wszystkich, czy będą jakieś grupy wiekowe, które nimi nie zostaną objęte, jeżeli to może Pan już dzisiaj powiedzieć? Jeszcze raz powtórzę, że szczegóły dotyczące szczepień na najbliższym briefingu z panem premierem, ale chcę tutaj tylko zapewnić państwa, że liczba szczepień zakontraktowanych przez Polskę za pośrednictwem Europejskiego Mechanizmu Zakupowego zapewnia możliwość zaszczepienia każdemu obywatelowi. Proszę bardzo, ostatnie pytanie. Dzień dobry, Agnieszka Katrynczyńska z PZU Zdrowie. Ja chciałam zapytać, kto jest administratorem danych przesyłanych przez tą aplikację i z jaką firmą w związku z tym ministerstwo podpisało umowę? Operatorem jest PZU Zdrowie. I ono będzie przechowywało dane? Przepraszam? I ono będzie przechowywało dane medyczne? Dane są w naszym rejestrze, oni są operatorem. Dziękuję bardzo. Dobrze, ostatnie pytanie, RMF. Panie ministrze, bo chciałbym doprecyzować to, co pan powiedział o badaniach przesiewowych. Jeśli dobrze zrozumiałem, każdy Polak będzie miał prawo do wykonania testu antygenowego u lekarza rodzinnego, jeśli będzie miał taką ochotę. Od kiedy? I czy nie jest to wyrzucenie pieniędzy w błoto? Bo jak mówią niektórzy eksperci, te testy antygenowe, żeby dały prawdziwe wyniki dodatnie lub ujemne, muszą być powtarzane. Dlatego, panie redaktorze, nie robimy masowych badań przesiewowych. Dlatego lekarz rodzinny będzie... jak zwykle zresztą tym gatekeeperem, jeśli można tak powiedzieć, czyli będzie osobą, która pilnuje racjonalności systemu i ja z tego miejsca też chcę podziękować wszystkim lekarzom rodzinnym w Polsce, którzy wypełniają swoją misję właśnie budując i tworząc racjonalność tego systemu i na tą racjonalność nadal będziemy liczyli, bo te zlecenia oczywiście powinny się pojawiać w sytuacji, kiedy zgodnie z wiedzą medyczną jest zidentyfikowane ryzyko pojawienia się koronawirusa. Czyli nie dla każdego chętnego. Nie rozumiem pytania. Czyli nie każdy, kto przyjdzie do lekarza rodzinnego, poproszę o test. Nie dostanie go każdy. Nie, będą na pewno przypadki, że nie dostanie, jeśli będzie niepotrzebny i lekarz tak uzna. A jeżeli chodzi jeszcze o te kantyny, bo to dla pracowników taka ważna informacja. Jak zjeść posiłek w tym momencie pracy, biorąc pod uwagę to rozporządzenie? No ale zadaje pan pytanie, na które sam zna pan odpowiedź. Oczywiście, że się nie da zjeść posiłku z maseczką na twarzy. Ale można zjeść osobno i tym może spuentujmy. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję Państwu za obecność. Dziękuję Pani Profesor. Dziękuję Ministrowi Adamowi Niedzielskiemu. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia.